to są osoby sprawne. Tyle, że potrzebują czasami poruszać się osoby do pomocy. One potrafią sobie radzić w życiu. Potrzebują czasami troszkę więcej czasu. Oni dotykają świat palcami i ten dotyk jest bardzo istotny. I jeśli dzisiaj pani prezes mówi o prozaicznym powodzie, jakim jest trafienie na guzik domofonu czy etykietę z nazwiskiem, aby trafić do własnego mieszkania, to jest bardzo istotne, aby przy projektowaniu, przy aranżacji budownictwa tego wielkoprzemysłowego nie zapominać o tym, że zwykła chropowatość, uwypuklenie, symboliczny kształt, czasami właśnie kształt napisany literami Braille'a pozwala tym ludziom się znajdywać, rozwiązuje ich kolosalny problem, jakim jest brak oczu, a przez ten dotyk potrafią sami siebie odnaleźć. To jest jedna sprawa. Ja nie wiem, jak to jest w tej chwili u nas realizowane, ale dla mnie to było zaskoczenie, że to jest tak proste, a dopiero dzisiaj o tym usłyszałem, że to trzeba robić. Oni tylko tego oczekują, nic wielkiego.